Kilkadziesiąt osób przeszło w piątek ulicą Królewską w Marszu Różowej Wstążki. W ten sposób organizatorzy wydarzenia chcieli zachęcić kobiety do korzystania z badań profilaktycznych. Uczestnicy przeszli ulicą Królewską na plac Piłsudskiego. Tam z kolei wszystkie chętne panie mogły skorzystać z badania mammograficznego. Uczestniczki korzystały też z bezpłatnych konsultacji i porad lekarskich. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy kobiet. Jak powszechnie wiadomo, największą przeszkodą w walce z tą chorobą jest jej późna wykrywalność. I wczesne wykrycie daje nam zupełne wyleczenie, tak? Jeśli już zgłosimy się późno, wiemy, że to już jest naprawdę bardzo źle. A wczesne wykrycie na dzień dzisiejszy daje nam 100% właśnie wyzdrowienie. I tego jesteśmy przykładem. Akcję zorganizował Urząd Miasta przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kutnowski Klub Amazonek.